otwórz to. Rozwalić snajperów. Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 36. odcinku naszej przygody z grą Spider-Man. A więc rozpoczynamy tutaj od zadania głównego. Ja jeszcze wam tutaj może pokażę, że porobiłem sobie tutaj jeszcze kilka tych, pokończyłem przestępstwa i już naprawdę tutaj w tej południowej części miasta już naprawdę niewiele tego zostało. Jak widzicie, procent gry, postępy w kampanii 91%. No i tak, trzeba tutaj się zająć tymi jegomościmi. Prześmij się z tym. Dobra, świetnie. Więc myślę, że najpierw właśnie spróbujemy po cichu ich tutaj porozwalać, ale jeszcze sobie podejdę tam pod następnych strzelających. Tego się nie spodziewałem. Kurde, no niestety. To tyle. Jeśli chodzi o ciche załatwienie sprawy. Szybko przeprzeć się przez te demony, zanim Lee zdobędzie surowice. No a skąd on tutaj strzelał? A, stąd! Dobra. Reszta tam na dole już wiedzą, gdzie jesteśmy, tak więc nie ma co próbować uciekać, po prostu jazda. Bardzo dobrze, nam idzie. Spider-Manie, wynoś się stąd. Moi ludzie to załatwią. Sable? Twoi ludzie niczego nie załatwią, bo zostali załatwieni przez Lee. Ostrzegałam cię, bohaterze. Dobra. Sable spełniła swoją groźbę. Ci goście raczej nie będą chcieli współpracować. Mam dość Spider-Manie. Nie, pierdziele. No w sumie nie kumam tego, czyli mamy wspólnego wroga. No to co, wszyscy tak nagle na Spider-Mana się rzucają? Dobra, czym by ich tu unieszkodliwić? No dobra, normalną siecią. Pięknie. Dobra, dawaj tam w niego. Dobra, gdzie jeszcze są? Aha, tam z drugiej strony, ale to jest ostatni latający. Dobra. A nie, jeszcze. Jeszcze ze dwóch. Dobra. Super unik. O kurde. Sable mogliby mi trochę odpuścić. Powinniśmy działać razem. No właśnie, jestem tego samego zdania, Spidey. Pięknie. Dobra, przedostatni typ. Jeszcze jeden. Ze strzelbami lubią właśnie bardzo szeroko się ustawiać. Dobra, w końcu. Najwyższy czas wejść do środka. Spotkać się z Lee. Jasne, że nie trafiła ani razu, nie? Katowałeś moich ludzi, niszczyłeś sprzęt, a mój klient stracił przez ciebie miliony. Daj mi jeden dobry powód, żeby cię od razu nie zabić. Słuchaj, ja nie lubię ciebie, a ty mnie. Ale Lee jest w tym budynku z twoim klientem. Jeśli czegoś nie zrobimy, zabiję go. Możemy walczyć ze sobą albo z Lee. Zdecydujmy się.
Czyli umowa stoi? Pomożesz mi uwolnić Normana. A później zobaczymy. Może być. I kompletnie odjechał. Biegną demony. Porozmawiam z nimi. No to ładnie, Silver. Przyjaciół. Muszę wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się ten strój Spidermana. Chyba najbardziej z tych wszystkich. Pora to skończyć. To jakiś obłęd. Muszę jakoś dotrzeć do Martina Lee, którego znam. Który zbudował Fist. Dobra, no myślę, że chyba w dobrą stronę tutaj się kieruję. O cholera. Mogę iść tylko w dół. No to idziemy. Odejdź, Spider. To sprawa między mną a Osborne. No nie gadaj. Znowu mnie wrzucili w jakieś historie. Wypadek? Mówisz zupełnie jak Osborne. Moi rodzice zmarli przeze mnie. Przez to, co Osborne ze mną zrobił! To było dawno temu. Skup się na teraźniejszości. Chciałem żyć tak, by rodzice byli ze mnie dumni, by uczcić ich spuściznę. Ale bym to uczynił. Osborna musi dopaść sprawiedliwość. Nie dam ci tego zrobić, Martin. I pielęgnuje w sobie ból i gniew. To daje mu moc. Dobra, wracamy do świata realnego chwilę wcześniej, o. Zobaczmy, co tam się stało. To jest jedyna próbka. Nie! Nie! Martinie! Słuchaj, naprawdę przepraszam. To był wypadek! Ja próbowałem ci pomóc. Ty nie pomagasz. Ty się bawisz. Martin! To nie przywróci ci rodziców. Czemu ciągle próbujesz ocalić tego cholernego dupka? Próbuję tylko cię ocalić! Nie daj się ponieść zemście! Zwalcz ją! Dobra, to sobie troszeczkę powalczymy. Coś mi się wydaje, że... Powalczymy, następnie pokonamy Martina Lee i chyba go przekonamy do tego, żeby się zmienił. Nigdy nie przestanę. Tak jest. Stracił swoją moc. No dobra, pierwsza faza walki za nami.
Czy zadziałają tutaj na niego na przykład sieciobomba? Nie. A jednak, coś tam chyba zadziałało. Będziesz odpowiedzialny za zbrodnię Osborna! O kurde. Robi się już niebezpiecznie. Możesz stąd wyjść! Nie! Osborn ma cierpieć! Wow. No to ładny demon. Aż oczy na wierzch wyszły Spidiemu. Jak ja przed tym mam się uchronić? Ty i Osborn spotkacie się w grobie! Znowu? Dobra. Już dość! To już prawie koniec! Mam nadzieję. Wow. Ale zebrałem potężnie. Kurde, ci pomocnicy tutaj też denerwują. Ale już jesteśmy blisko końca tej walki. Kurde, szybszy był. Moja wola jest silniejsza od twojej. Dobrze. Jeszcze zobaczymy. Nie mogę się poddać, ledwo zipię. Dawaj. Kurde, coraz więcej tych sugusów. Ale na szczęście są na strzała. Chociaż w sumie z drugiej strony napełniają mi koncentrację. To chyba koniec. Demon pokonany. Pozytywna energia. Czyli tutaj pewnie chodziło o pokonanie Lee. Jestem przekonany. Zobaczmy. Synchronizacja. Tak jest. Pokonaj Lee, czyli jeszcze tutaj zostanie Otto. Osborn musi zapłacić. Wiem. Ale to nie w porządku, Martin. Thank you.
masz minę. Nawet nie wiesz, jakie to satysfakcjonujące. Gotowy na ostatni akt? Hej. Gdzie jest Otto? Uciekł. Nie martwiłabym się nim teraz. Jedźmy do szpitala. Nie, żadnych szpitali. Do wist. Zawołaj ordynatora. Tu nie ma lekarzy. To kto tu rządzi? Ja głównie. Okej. Okay. Wyszedłem z wprawy, ale spróbuję. Przynieś maski i rękawiczki. Dobra. Wszystko to sterylne. Dziękuję. Podziękujesz mi nie umierając. No, nagle się Silver przejmuje naszym losem. O mój Boże. Godziny mijają. Przeżyje. Musi odpocząć. Hej! Ostrożnie! Gdzie jest May? Ciotka już w grubym zaawansowaniu choroby. Mówią, że zostało jej mało czasu. Dokąd idziesz? Muszę znaleźć Otto Mazurowicę. Nie wiem, czy go pokonam. Może i nie. Może Spider-Man potrzebuje pomocy Petera. Co? Peter skonstruował te ramiona, tak? Jeśli ktoś zna ich słabość, to on. Bierz ich, Tygrysie. Właśnie, o co jeszcze chodzi z tym pająkiem tutaj? To się właśnie przekonamy, jaka będzie jego misja. No dobra. Nie. Czyżby Miles stał się... To może tutaj. ...przeciwieństwem Spidermana? No ciekawe. Okej, okay, misja wykonana, 5500 punktów doświadczenia, tak więc no, jeszcze tutaj wątek się będzie ciągnął. Stworzyłem interfejs neuronowy. Wielki awans. Mogę go też zniszczyć. Na pewno znajdę coś w laboratorium. Plus 1% do walki wręcz, no ale spokojnie, każdy procent się tutaj liczy. Dobra, no to co, idziemy dalej. Myślę, że no, jeszcze troszeczkę czasu jest, wojna i pokój, główna misja, ruszamy. Tak więc dwie główne misje w tym odcinku. Lecimy na miejsce. Po drodze może jeszcze jakieś powstrzymamy przestępstwo. Jeszcze kilometr.
O, dzieje się coś. Przeciągają strunę. Pora wrócić do akcji. Dajcie spokój! Wszędzie roi się od demonów i zbiegów, a wy zamykacie protestujący! I pomimo tego, że zaczęliśmy współpracować z Silver... Kurczę, muszę zmienić. Muszę opuścić Nowy Jork. To wszystko... Dało mi dom tyle. To, że odpadłem się z Bornem. Kurczę, będzie mi brakować ciebie i twoich cynki. A, czyli ona przestała dowodzić. Ja wątpię w sens naszej pracy, ale on nie. A Osborne nadal im płaci. Przykro mi. Prawie dobra wiadomość. Niestety, będzie mi brakowało tych twoich dziwnych żartów. Do zobaczenia. Co za dziwna, groźna pani. Wciąż walczymy! Dobra. No okej, okay. Kilku tutaj już tylko zostało. Myślę, że zostawię sobie moc kostiumu na misję, bo tutaj nawet nie trzeba jej wykorzystywać i już prawie mamy załatwioną sprawę. Ostatni starczą. Sam siebie jeszcze uszkodził. Dobra. No i ruszamy dalej. Jest śmielsza. Ciekawe, czy aresztowania cywilki. Tu centrala. Jak wyglądamy na Union Square? Punkt obserwacyjny działa. Szukamy głównego celu. O, wszystko dla mnie? Nie spocznę, dopóki tu nie posprzątam. O, urządziliście dla mnie imprezę? Na dachu z reflektorami? Wow. Gadżetów, ale jeszcze jest tutaj w sumie jeden gadżet, który bardzo mi się podoba i to jest... Co to było? Matryca suspensorowa, właśnie. Zobaczcie, bardzo fajny gadżet, którego nie używałem za dużo, a bardzo pomaga tutaj w walce. I kolejne przestępstwo zatrzymane. Tak bym chciał, żeby Sable kazała swoim ludziom wyluzować. 4 na 5 w tej dzielnicy. Zobaczmy, ile w sumie jeszcze tutaj zostało. Ostatnie. Ostatnie jest do zrobienia, tak więc kolejna dzielnica będzie w 100%. Ale już teraz bezpośrednio zmierzamy. No nie, jeszcze nie. To ostatnie przestępstwo właśnie w toku. Cholera. Kurde, za dużo ich tutaj. Pierdziele. Ale dajemy radę. Jak ja nie lubię tych latających, ale nie jest źle. Wszystko w powietrzu się dzieje. Dobra, i chyba ostatni. Tak jest. To prawie miłe, że Sable posyła za mną najlepszych ludzi. Dobra, ukończyliśmy Greenwich i jest 100%, czyli w sumie dzielnica finansowa, Chinatown i Greenwich już mamy w 100%, tak więc zostało jeszcze tutaj w sumie jedno przestępstwo, czyli dobra, liczmy, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć dzielnic jeszcze do zrobienia.
No i dobra, postęp jest. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie się działo. To twoja ostatnia szansa na ulepszenie sprzętu umiejętności przed zakończeniem. Co ty gadasz? Czyli to będzie główne zakończenie gry. Ja jestem pewien, że po zakończeniu jeszcze będzie można dzielnicę tutaj sobie kończyć. Tak więc przed nami ostatnie zadanie, moi drodzy. No to co? Ten kostium jeszcze nie jest w sumie zrobiony, ale bardzo możliwe, że po właśnie zakończeniu głównego wątku gry odblokuje się nam ten ostatni kostium. Gadżety w sumie mamy, umiejętności wszystkie mamy. Tak, ostatnią misją będzie właśnie potyczka z Octaviusem. No dobra, to chyba wszystko, tak więc moi drodzy, wiem, że będziecie mnie za to teraz nienawidzić do następnego odcinka, ale zakończymy sobie w tym momencie i tą ostatnią misję zaczniemy w kolejnym odcinku, tak więc moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie i wyczekujcie następnego odcinka Spidermana. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, siemano!